Koniec Warszawy, dlatego że znaczy jest tutaj w Lublinie grupa rekonstrukcyjna, która też ma swoje konie, ale one nie mają dużej wprawy, nie mają doświadczenia w pracy filmowej. Tu jednak potrzebne są i konie, i jeźdźcy, którzy są, powiedzmy, profesjonalistami filmowymi. Także sam udział w rekonstrukcjach to jest troszkę za mało jednak. Koni nie jest dużo, mamy 20 kilka w tej chwili. 24 zdaje się. Dojedzie troszeczkę na sobotę, bo w sobotę będziemy mieli jeszcze oddział kozaków kilkunastu i zaprzęgi armatnie sześciokonne i tabory. Także w sobotę tu będzie większe zgrupowanie i kawalerii, i właśnie artylerii, i taborów. No widzę, że tutaj troszkę pokopaliście dziur w skansenie. No jakoś okazało się, że można. Jak zasypiemy, to będzie dobrze. To są stanowiska CKM-u. Ile takich niespodzianek jeszcze w skansenie będzie przygotowanych? Nie mam zielonego pojęcia. To zdaje się, że będziemy się nadziewać na te niespodzianki co jakiś czas. Ja nie wiem, przyznam się, co. Dla mnie też to są niespodzianki, dlatego że akurat to jest scenografia, którą ja też dopiero widzę po efektach, natomiast nie mam udziału w przygotowaniu. Sporo opracowań historycznych, jest sporo pamiętników, relacji z czasu. I materiał ikonograficzny jest bardzo dobry, fotograficznego też dużo, także tutaj nie można narzekać na brak. Trzeba tylko dokonywać selekcji po prostu później, żeby wybrać to, co jest najciekawsze, najbardziej charakterystyczne.